Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kolejną wycieczkę na Turbacz. Tym razem zaczynam w ochotnickim osiedlu Bartoszówka, czyli tam, gdzie praktycznie kończy się ochotnica i droga idąca przez ochotnicę takim ostrym łukiem skręca przez mostek, idzie na Przełęcz Knurowską. No i stąd przez Suchą, Kiczorę dojdę do Turbacza, no a wracał będę na Kowaniec. W znacznej części droga idzie poza szlakiem. Szlaki są tutaj niedaleko, bo z Przełęczy Knurowskiej idzie czerwony szlak, ten fragment głównego szlaku Beskidzkiego na Turbacz. Można by nim iść, ale wydaje mi się dosyć nudny, bo w większości trasa idzie przez las i jest mało widokowa. Natomiast po drugiej stronie jest ten grzbiet, który widzicie w tej chwili za mną. I tym grzbietem idzie ścieżka taka spacerowa i szlak rowerowy, dawną drogą, którą z ochotnicy jeżdżono na cioski ochotnickie i na Kiczorę, bo te tereny wszystkie były własnością ochotniczan już od średniowiecza, od założenia wsi. Drogę tym grzbietem i taką wycieczkę pokazałem w warunkach wiosennych, kiedy jeszcze było trochę śniegu. Na jednym z moich filmów możecie ją znaleźć, no to się wiele nie zmieniło. Natomiast dzisiaj wymyśliłem sobie przejście doliną wzdłuż potoku i potem odbicie na Suchą, na Suchej Polanie być może się da przenocować. No i potem już kawałeczek rzut beretem na Kiczorę i do Turbacza. Zaczynam w Nowym Targu na dworcu Dekada, czyli dworcu autobusowym. No i stąd porannym autobusem na Przełęcz Knurowską. Wysiadam na przystanku, który jest zlokalizowany kilkadziesiąt metrów za mostkiem, tym wybudowanym przez Austriaków przy budowie drogi knurowskiej tak zwanej. Ona jest nazywana drogą knurowską albo drogą bezarabską, tak. Została wybudowana jako droga wojskowa przez Austriaków, po prostu przed I wojną światową potrzebowali mieć równoległą drogę do tej głównej, która idzie z Nowego Targu przez Krościenko do Tylmanowej i do Starego Sącza. Tutaj przez Przełęcz Knurowską od wieków był skrót, którym chodzono do Nowego Sącza, czy do Starego Sącza, Nowego Sącza jeszcze wtedy nie było. Górale tędy chodzili, no i Austriacy tą drogę postanowili przystosować do celów wojskowych. Oczywiście po to, żeby dało się ciężkie działa i ciężki sprzęt furgonami ciągnionymi przez konie przez te góry przeciągnąć, no to budowali drogę tak, żeby były jak najmniejsze spadki, więc ona się wcina takimi zakrętami, zakosami we wszystkie zbocza i powolutku wznosi się w górę. No i tak to właśnie zostało wybudowane. W związku z tym, że przekracza wiele potoczków, trzeba było robić przepusty, mostki. No i Austriacy taką drogę właśnie wybudowali z myślą o tym, żeby transportować ciężki sprzęt. Dzisiaj takim charakterystycznym elementem tej dawnej drogi jest mostek na potoku Bartoszówka, właśnie tutaj na samym końcu ochotnicy. Taki kamienny most łukowy, wybudowany taką technologią, jak budowano mosty rzymskie. Jest to taka ciekawostka inżynieryjna. No ale budowali to włoscy inżynierowie, czy nadzorowali, no bo jako fizyczni pracownicy przy łupaniu kamieni na budowę tej drogi, no pracowali miejscowi górale. Ta droga wytrzymała wiele lat. No ja pamiętam lata 80. czy 90. jeszcze, kiedy się dojeżdżało na Przełęcz Knurowską, to naprawdę można było koła urwać w samochodzie, a pogubić jakieś części. No te kamole były takie, no niektóre powypadały, więc dziury były potworne i dojeżdżało się bardzo ciężko i to był taki, no powiedzmy, synonim złej drogi tutaj na Podhalu, tak można było powiedzieć. Ale w bliższych nam czasach, już po wstąpieniu do Unii Europejskiej, droga została wyremontowana, przebudowana na nowo, wyasfaltowana i dzisiaj to jest bardzo ruchliwa, asfaltowa droga. No i zaczynam wycieczkę właśnie przy tym mostku, wysiadam z autobusu i ruszam w stronę osiedla Bartoszówka.
Początkowo droga idzie asfaltem, dnem doliny, wzdłuż potoku Purcówka. Nazwa Purcówka to jest od osiedla, które jest trochę poniżej tego przystanku, na którym wysiadałem. Tam od kilku wieków mieszkała rodzina Furców, no i stąd nazwa osiedla i nazwa potoczku. Przy drodze spotyka się stare chałupy w takim ochotnickim stylu, trochę podobnym do podhalańskiego, ale tylko trochę. No i sporo domów, które są wybudowane, powiedzmy, od nowa. To jest taka przypadłość tych wszystkich dolinek ochotnickich, że jacyś przyjezdni, powiedzmy, wykupują tutaj sobie działki, wykupują stare domy i budują nowe. Przed kolejnymi zabudowaniami opuszczam asfalt i skręcam w prawo. Ten mały potoczek nazywa się Bartoszówka od osiedla, przez które przechodziłem. No i teraz tą drogą wzdłuż potoczku będę podchodził na polanę. Za potokiem i za drzewami widać ostatnie zabudowania. No a moja droga idzie tędy. Po prawej stronie od drogi otwiera się widok na taką polanę o nazwie Podznaki. Na polanie znajdują się resztki właściwie takiego starego szałasu. A po przeciwnej stronie, tam gdzie jest ten grzbiet zalesiony, no tam idzie czerwony szlak na Turbacz. Gorąco się robi. Niby początek września i powinno być chłodniej, ale już jest niezły skwar. W górnej części polany znajduje się kamienna podmurówka. Taka resztka pozostała po szałasie, który kiedyś tutaj musiał stać. Kawałeczek płaskiego miejsca. Ale polana jest zarośnięta i widać, że nieużywana i niekoszona. No a nazwa pochodzi od leżącego tutaj trochę wyżej wierchu znaki. 12 metrów lasu powyżej tej polanki jest jeszcze taka mała polaneczka, zupełnie bezimienna. Też widać, że porzucona i już prawie całkiem zarośnięta. To był kiedyś dalszy ciąg tej polany znaki, ale cóż, zdążyło zarosnąć. Natomiast jest to o tyle ciekawie, że można tu pod tymi drzewami, jest kawałek płaskiego miejsca. Jakby ktoś szukał miejsca na namiocik, żeby w ustronnym miejscu się rozbić, to tutaj będzie. Bo cała polana tak poza tym jest pochyła i z tym namiotem byłby spory problem. Ale natomiast jeżeli chodzi o rozpięcie hamaka, to w ogóle nie ma tutaj problemu. Jest sporo takich miejsc na brzegu lasu, gdzie się można z hamaczkiem rozłożyć. Jak to zobaczyłem, no to wracam w stronę drogi. O, jakieś dziury. I trafiam na mławkę, z której wypływa malutki strumyczek. No ale cóż, trzeba iść dalej. Tylko trzeba uważać, żeby w błocie się nie utopić. No i po kilkudziesięciu metrach dochodzę do drogi. Opsa. Mapa pokazuje, że droga dawno się skończyła, natomiast w terenie droga, jak widzicie, idzie dalej. Sądzę, że ona dojdzie do wierchu znaki, ale nie chciałbym tą drogą iść. Natomiast tutaj, jak popatrzę w bok, to widzę prześwit w lesie, no i tam kolejną polanę pod Suchą, dlatego że następny wierch to jest Sucha. Więc zdaje się, że sobie tutaj zejdę, przejdę przez potoczek Bartoszówka i wyjdę na tamtą polanę. No to ruszam. Kolejna podmokła polanka. Teraz trzeba przejść przez nią.
potem będzie potoczek i naprzeciw stok. Jednak to zejście okazuje się nie takie proste, bo bardzo zarośnięte i dosyć strome. Wow, wow. No i tak wygląda koryto potoku Bartoszówka. Gęsty las, zarośnięte, no i dosyć strome. Ale przejść się da. No i teraz podchodzę na drugą stronę. Po przejściu potoczku, trochę wspinania przez taki las i wychodzę na kolejną bardzo ładną polanę. I tu znowu szałasy. Jeden i drugi. Polana jest wypasana, no co widać po tej króciutko skoszonej trawie. Albo to zrobiły owce czy krowy, albo ktoś z kosiarką. Polana nazywa się Pod Suchą. No właśnie od wierchu, który tutaj jest za lasem, czyli od Suchej. Dobrze utrzymana, te szałasy też są bardzo ładnie utrzymane przez gospodarzy, odnawiane. No, gdyby chcieć się tutaj rozbić, między drzewami nie ma problemu z hamakiem. No i parę płaskich miejsc na namiocik też się znajdzie. No a tu jednak są ślady, że ktoś to kosił. W górnej części polany znajduje kilka wyciętych potężnych buków. No cóż, te lasy tutaj są prywatne i ci gospodarze mają prawo ze swojego lasu to drewno wycinać. Zresztą bardzo możliwe, że powalił je wiatr i tylko wyciągnęli na polanę, żeby je przetrzeć. No ale to jest szczegół. Natomiast tutaj u góry polany, jak popatrzycie za mną w tej chwili, jest droga wchodząca w las. I ta droga po kilkudziesięciu metrach doprowadza do potoczku Bartoszówka, czyli do wody. Potok tutaj wysechł, zostało tylko trochę błota. No i żeby tej wody nabrać, no trzeba zejść kilkadziesiąt metrów niżej tą dolinką. W miejscu, gdzie przekraczałem ten potoczek, tam w dolnej części polany, no jest już on całkiem... Płynie on już całkiem żwawo, bo dołączają do niego takie małe cieki wodne z tych zboczy tutaj w okolicy. No i na przestrzeni tych, jak wiem, 150-200 metrów z tego wyschniętego potoczka robi się taki no, w miarę żwawo pomykający strumyk wody. Mapa nie pokazuje żadnych dróg idących przez tą polanę czy w jej okolicy. No i pierwotny mój zamiar to był iść po prostu na przełaj przez las na Suchą, ale tak jak widzę, można by podejść tą drogą, którą idzie wzdłuż potoczku, taka ledwo widoczna tam ścieżka, albo tu jest jakiś ślad drogi w las. No więc pójdę tędy, zobaczymy dokąd mnie to zaprowadzi. Ślad drogi początkowo dość wyraźnie zaczął zanikać. No ale zasada jest taka dla mnie, żeby iść po prostu w górę, no to się dojdzie do szczytu. Kierować się wzdłuż grzbietu do szczytu, no i wtedy na pewno wyjdę na Suchą. Miejscami jest bukowy las, a chwilami wychodzi się na takie borówkowe polany, czy polanki gdzieś zagubione w lesie. No jakieś ślady ścieżek wydeptanych przez zwierzęta albo przez grzybiarzy. Tutaj się znajdują, więc idzie się w miarę spokojnie. Wypatrzyłem ślady polanki, wychodzę, no i teraz idę taką polaneczką pozarastaną, no ale nic dziwnego. Bo kiedyś był tu cały ciąg polan od Suchej do
wierchu znaki. Jeszcze w latach 60. i 70., jak Nyka pisał Przewodnik po Gorcach, no to pisze, że od Suchej do wierchu znaki jest ciąg polan pełen szałasu. No tyle z tego zostało, jak widzicie. Ale gdy się obejrzeć w tył, no to mam panoramę na Tatry, na Podhale. No a ten szczyt tutaj na wprost to jest wierch znaki. No i dalej Lubań, tam nawet małe Pieniny, Durbaszkę można poznać i bardzo fajna panoramka. Dalej takim borówkowym lasem, czyli lasem świerkowym z podszyciem borówek, idę w stronę Suchej. Wszelkie ślady wskazują, że faktycznie musiały tu być kiedyś polany. No bo borówka to jest gatunek, który wchodzi właśnie jako pierwszy, jeden z pierwszych kolonizować polany. No pojawiają się też maliniaki, jeżyny. Natomiast, oła, no jeżyny właśnie podkładają nogi. Natomiast zniknął prawie zupełnie buk. A jednak po chwili buki powracają. No i dochodzę do szczytu. Dalej wyżej już nic nie ma, czyli jest to Sucha. Rozglądam się po tym szerokim, zalesionym miejscu. No i faktycznie, patrzcie, ktoś nawet pofatygował się, żeby to oznakować. Pewnie sobie jakąś działkę tutaj znaczył, ale to jest właśnie szczyt Suchej. A może to nie tamten palik, ale ten, który tutaj oznacza szczyt. No, nieważne, jest tutaj rozległe, płaskie miejsce. Wszystko to, to jest właśnie Sucha. Teraz kieruję się na północny wschód, żeby dojść do jakiejś drogi. Lasem, tak żeby ominąć te jeżyny zarastające otwarte przestrzenie. Jakieś ślady dawnych dróg pozostawały. To jest w ogóle zadziwiające, jak po tylu latach od momentu, kiedy ludzie przestali to użytkować, te wszystkie drogi i ślady ludzi jeszcze pozostały. I wkrótce dochodzę do drogi, którą dawno jeżdżono między dolinami Furcówki i Forendówki. Dzisiaj w tym miejscu zaczyna się polana Sucha i łączą się szlaki gminne, czy szlaki wyznakowane przez gminę Ochotnica, szlaki rowerowe i piesze. A tak dzisiaj wygląda polana Sucha. Tyle zostało z wielkiego kompleksu, który się ciągnął od Suchej aż do wierchu znaki. Ale gdyby przejść tutaj przez lasek kilkanaście dosłownie metrów, no to wychodzi się na dalszy ciąg tej polany, znacznie ciekawszy. Polana Sucha to takie ciche, ustronne i widokowe miejsce, które naprawdę trzeba odwiedzić. Nie, że się tam powinno, trzeba po prostu. Jak jesteście w Gorcach, zajrzyjcie tutaj, będziecie zauroczeni. I polana faktycznie jest sucha, bo nie ma na niej źródła wody. Gdyby zejść tym lasem, takim młodym, bukowym laskiem do dolinki, która jest jakieś 70 metrów od krawędzi polany, no to taki ciek wodny jest, ale z wodą to jest marnie. Coś tam jest mokrego, ale zaopatrzyć wodę to tutaj się naprawdę nie da. Kilkadziesiąt metrów powyżej polany Suchej zaczyna się granica Parku Narodowego. Tak oto droga wchodzi na teren parku. No, ale droga jest na tym odcinku w poziomie, nawet tak łagodnie opada przez taki stary bukowy las, bukowo-jodłowo-świerkowy. Bardzo przyjemny klimat.
Zwłaszcza w upalny dzień pod takim okapem z liści idzie się bardzo przyjemnie. Od tego powalonego buka droga robi się wąska i tak troszeczkę ostrzej w górę idzie, kamienisto i po korzeniach. Ale bardzo ciekawie. Gdzieś w tej okolicy była dawno temu polana twarożka. No ale już 50 lat temu Nyka w przewodniku pisze, że zarosła. Jakie są szanse, że ja dzisiaj znajdę chociaż ślad tej polany? No chyba żadne. Zawsze jak przechodzę tędy, to się tak zastanawiam, gdzież to mogło być. To, co widać dzisiaj, no to już są całkiem współczesne wiatrołomy, a nie ślady dawnej polany. Więc tak na dobrą sprawę wiem, że gdzieś polana była, gdzieś tu mieszkali ludzie, ale gdzie to było, nie mam pojęcia. Za to między drzewami mogę wypatrzeć wieżę na Magórkach, całkiem bliziutko stąd, bo na sąsiednim grzbiecie dalej wieżę na Gorcu, Durbaszkę, Pieniny, no i całkiem rozległą panoramę, tyle że nieco przysłoniętą drzewami. Po odcinku takiego lekko strąbszego podchodzenia droga robi się płaska, przez las świerkowy. No, czyli jestem już tak definitywnie na terenie tego wyższego piętra roślinności. Buki tutaj naprawdę zupełnie zniknęły. Po prawej stronie, jak popatrzę, no tam są zupełnie przerzedzone. Można tutaj odbić kilkanaście metrów w bok i zobaczyć pasmo sąsiednie. No i tutaj widać grzbiet idący w stronę Gorca. To są obszary jedne z najbardziej dotkniętych klęską zasnu i kornika, najbardziej wyniszczone, ale też najbardziej dzikie ostępy gorczańskie. Wracam do szlaku, znaczy właściwie do ścieżki, bo tu nie ma szlaku, tylko jest ścieżka spacerowa. I w ten sposób wychodzę na taką odkrytą przestrzeń. To jest polana, dawna polana, właściwie bo już tak pozarastała, że zostały jej resztki. Nazywa się Cioski Ochotnickie. Czyli zbliżam się do Kicory. No i w lewo od szlaku tutaj jest źródło. Zaraz tam podejdę sprawdzić. Schodząc w dół brzegiem polany, szukam miejsca, gdzie raz, że będzie jakieś zagłębienie terenu, zakręśnięcie, coś takiego i gdzie roślinność zmieni się na taką lubiącą wilgoć. To będą oznaki, że w pobliżu może być woda. Może, ale nie musi. Pierwsze ślady takiego źródełka są zniechęcające, bo to po prostu wyschnięte błotko. Ale kawałeczek dalej już widać, że woda ciurka. Trzeba tylko przejść jeszcze chwilę, żeby znaleźć miejsce, gdzie będzie jej nieco więcej. Być może kiedyś było jedno solidne źródło, dzisiaj to jest kilkanaście malutkich źródełek, które łączą się w jeden potoczek. Wszystkie są schowane w takiej małej dolince, zawalonej starymi pniami drzew, więc dosyć ciężko jest to znaleźć. Robiłem sobie tutaj zapas wody, no więc teraz będę wracał na Cioski i do ścieżki. Najpierw trzeba się jakoś przedrzeć przez tą gęstwinę powalonych drzew. Ha!
No a teraz wracam polaną w górę do ścieżki. To jak się okazuje jakieś 200 metrów podejścia taką zarastającą borówkami polaną. Po odnalezieniu ścieżki skręcam w stronę Kiczory. Jeszcze przed opuszczeniem ochotnickich ciosków taki rzut oka na to, co widać, panorama Podhala, Tatry wysokie. No, ładnie. Tutaj droga jest już prawie że płaska. Przez las taki świerkowy. Zostało jeszcze ostatnie podejście. No i to już jest Kiczora. Nawet widać tutaj tablicę informacyjną. Szczyt Kiczory znajduje się kilkadziesiąt metrów w bok od szlaku, tam w tym lesie. No i tam raczej nie chodzimy, nie bardzo jest po co, bo jest wszystko zarośnięte i bez widoków. W tamtą stronę stok opada na stronę Łopusznej, takimi stromymi i zarośniętymi zboczami. Natomiast tutaj, widać na szlakowskazie, 45 minut w stronę Turbacza, głównym szlakiem beskidzkim, tym czerwonym, do Ochotnicy Górnej, tym, którym ja właśnie doszedłem, to jest godzina 45. No a tu, tą ścieżką, którą widzicie tutaj na wprost, dojdzie się przez trzy kopce na Jaworzynę Kamienicką. Bardzo ciekawa ścieżka, bo to jest fragment ścieżki edukacyjnej. Idzie przez takie nietypowe dla gorców torfowisko. Takie tam ładne miejsce. Zresztą pokazane na jednym z moich innych filmów o ścieżkach edukacyjnych. No i tutaj, tak jak widać, na przełęcz Knurowską. Godzina 30 też jest dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś by chciał stąd iść, no to bez problemu z przełęczy Knurowskiej autobusy jeżdżą, więc da się wrócić do Nowego Targu. Widokowo, cóż, miejsce piękne, jedno z najładniejszych miejsc chyba w Gorcach, niezależnie od pogody i od pory roku. Trochę się zasiedziałem na tej Kiczorze, no, pogoda zaczyna się zmieniać, co zresztą widać tam z tyłu, z nad Tatry jakaś burza idzie, więc trzeba się szybko zbierać w stronę Turbacza. Widać stąd Tatry, no i z nad Tatr nadciąga właśnie burza. Więc ruszam w stronę schroniska. Droga jest prosta i wygodna. No, droga tędy prowadziła od kilkuset lat, a już właśnie mija w tym roku 100 lat, jak poprowadzono tędy szlak turystyczny. Na prawo od szlaku są schowane w lesie takie dwie nieduże skałki, metrowej mniej więcej wysokości. To jest taka niewielka wychodnia skalna, czyli coś, co jest dość typowego dla gorców. Te skałki są o tyle ciekawe, że graniczą z wielkim torfowiskiem, które jest kawałeczek dalej na trzech kopcach, a to torfowisko jest takim olbrzymim rezerwuarem wody na Kiczorze. Po kilku minutach od wyruszenia z Kiczory dochodzę do skrzyżowania ze ścieżką, która idzie na Jaworzynę Kamienicką, zielony szlak. To jest też ścieżka rowerowa i bardzo dużo rowerzystów tutaj jeździ. No i dalej zaczyna się polana Gabrowska. Na polanie tej stał niegdyś szałas. Tutaj w tym miejscu mniej więcej koło tego świerka.
i było to ważne skrzyżowanie szlaków turystycznych, ale również skrzyżowanie dróg, którymi podróżowano wzdłuż Gorców, właśnie z Ochotnicy w stronę Turbacza i dalej do Poręby, ale też z Podhala, z Nowego Targu, z Waxmunda, z Łopusznej do Mszany i w tamte strony. Polana w dużej części schowana jest za lasem obok szlaku. No i jest bardzo ciekawym środowiskiem przyrodniczym, dlatego że na terenie tej polany sąsiaduje ze sobą kilka zupełnie różnych środowisk przyrodniczych. Ale więcej o tym mówię w swoim filmie na temat ścieżki edukacyjnej Parku Narodowego. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to zobaczcie tam. No a dalej idziemy przez takie olbrzymie wiatrołomy. Kiedyś był to stary świerkowy las. No a w tej chwili sami widzicie, co z tego zostało. Ale ten las odżywa, odrasta. Widać po tych młodych świerczkach i młodych roślinach, które się tutaj pojawiały. Za kilkadziesiąt lat z powrotem będzie stary las. No a zaletą tych wiatrołomów, o ile tak to można powiedzieć, jest to, że pojawiły się widoki w stronę Łopusznej. Widać stąd Dolinę Łopusznej i żubrowisko. A za drzewami pokazuje się już schronisko na Turbaczu. No i sam szczyt Turbacza. Kawałeczek za tymi wiatrołomami wychodzi się na polanę. To jest Hala Długa pod Turbaczem, a tam dalej widać czoło Turbacza i Halę Turbacz. Na skraju lasu jest taka kapliczka ufundowana przez żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskiej Armii Krajowej, którzy tutaj walczyli w czasie II wojny światowej. Dalej przy szlaku jest takie źródełko zwane Źródłem Miłości. Nazwa Źródełko Miłości wzięła się stąd, że w latach 70. tutaj w pobliskiej Bacówce, w Metysówce, nie, to wtedy była taki obiekt Akademii Rolniczej i w lecie tutaj urzędowali studenci. W tym źródełku mieli ujęcie swoje wody, no, czyli przychodzili sobie po prostu nabrać wody, napić się, umyć. No, tak jak dzisiaj na przykład jest w okolicach bazy na polanach podgorcowych. Tak mniej więcej to funkcjonowało. No i tak dla jajsa, jak ktoś wymyślił, że to będzie źródełko miłości, napisali mazakiem czy jakimś długopisem taki szyldzik i tak to funkcjonowało i nazwa się przyjęła. No i do dzisiaj źródełko nazywane jest właśnie od tamtych czasów źródełkiem miłości. Tak, nazwa wymyślona tak dla żartu, a okazała się bardzo trwała. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na hali stało kilka szałasów. No i sama hala od wieków była używana właśnie do wypasów. Nie w celach rolniczych takich typowych, tylko do wypasu. Z halą związany jest kawał historii tego terenu i historii z II wojną światową związanych i z historią pasterstwa w Gorcach. Ale o tym wszystkim opowiadam ze szczegółami w innym filmie, więc nie chcę się tutaj powtarzać, bo wyszłoby to pewnie z pół godziny dłużej. Od Hali Długiej podchodzi się w górę szlakiem przez las, no i w końcu pokazuje się schronisko. Schroniska dojeżdża mnóstwo rowerzystów ze wszystkich stron. Dochodzi mnóstwo wycieczek, sporo ludzi indywidualnych, więc zawsze jest tutaj tłok, zawsze jest pełno ludzi. No więc z ulgą omijam ten obiekt i próbuję iść na szczyt. Początkowo w takim dosyć licznym towarzystwie, no ale później się przerzedza.
Na szczycie Turbacza jak zwykle pełno ludzi, no więc zaliczyłem, zobaczyłem, kolejny raz byłem, zdobyłem, no i swoją ścieżką wracam teraz na dół. To zejście na przełaj jest bardzo widokowe. No i muszę zejść do Kowańca. Wszystko jedno, czy to będzie żółty szlak, czy zielony, się okaże.